Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to oficjalna lista zmian, które wprowadzają urodzinki, które wejdą prawdopodobnie dzisiaj po południu. Jak możemy przeczytać, już jest na serwerze pierwszym niemieckim, jest to testowane, natomiast zostanie wdrożone na wszystkich innych serwerach w ciągu najbliższych kilku godzin, zapewne koło 16, czyli tak jak zwykle. Póki co jest informacja na forum angielskim oraz na forum niemieckim, na polskie pewnie tam wleci za jakiś czas, ale my tutaj mamy to w miarę przetłumaczone, więc sobie przeanalizujemy, bo oprócz newsów, które wam mówiłem bodajże przedwczoraj, jest kilka zmian i to dosyć fajnych zmian, takich ułatwiających grę, więc myślę, że jest to warte ogarnięcia sobie i posłuchania, co tutaj się zmienia. I tak, nowe funkcje, gildia, nowa wyszukiwarka gildii pomaga znaleźć pasującą gildię lub członków dla własnej gildii, to już było. Wiedźma, możesz teraz ważyć mikstury z owoców i tutaj uwaga, już jest jakby informacja, że mikstury będą ważone tylko te największe, czyli te potki XXL, nie będzie żadnych innych na całe szczęście i że koszt wyważenia takiej jednej mikstury to 10 owoców. Teraz wam tu powinien gdzieś screeny pokazać się, jak to będzie wyglądać. I tak, aby wyważyć taką właśnie miksturkę, to należy mieć, no wiadomo, odblokowane pety i tak dalej, to jakby logiczne, także ja się cieszę na przykład, że nie będzie żadnych innych potek, tylko będą te zwykłe, no bo jednak 10 jedzonek to jest bardzo dużo, szkoda by było na jakieś inne potki aż 10 jedzonek marnować, a ci, którzy już mają wykarmione te pety na maksa, będą się na pewno cieszyć, bo w końcu te jedzonka sobie w jakiś sposób będą mogli zużyć. Kowal, możesz teraz zamienić runy na 2 przedmiotach i tak jak mówiłem, to kosztuje 20 grzybów, można zamienić ze zwykłego itemka na epic. O, jeszcze w ogóle tutaj wspomnę, jeżeli to już wejdzie na resztę serwerów, to oczywiście nagram jeszcze dzisiaj film, w którym będziemy to wszystko testować i pokażę wam, jak to będzie wyglądało w grze już tak jakby na żywo. Możesz teraz zamienić runy 2 przedmiotów i tak jak mówię, kosztuje to 20 grzybów, można zamienić itemki z epika na zwykły item, czy tam na odwrót, ze zwykłego itemku na epik, także tak to działa. Z tego co słyszałem, ma być ograniczenie takie, że na przykład można zamienić tylko buty na buty, tam załóżmy pasek na pasek i tak dalej, ale w końcu nie wiem, czy tak będzie, czy też nie, to się okaże, jak już wejdzie. No na pewno nie trzeba będzie na przykład z epika na epik, więc to jest jakby fajne ułatwienie i pomaga. Mapa miasta, nowość, no to ta lista tu duo, które już wiemy co i jak, 10 nowych potworów w 13 piętrze, to także wiemy o co chodzi. Wehikuł czasu w podziemiach można teraz uruchomić z piwem i tak, nie będzie tam można ładować żadnych dodatkowych piw i tak dalej, będzie można po prostu te piwa, które tam w karczmie by nam przepadły, jeżeli byśmy nie mogli zrobić danego dnia misji i tak dalej, to będziemy mogli je sobie jakby z karczmy przenieść do wehikułu i wtedy one się tak jakby nie zmarnują, więc tak to będzie działać, nie będzie tam żadnych dodatkowych grzybów potrzeba i tak dalej, i tak dalej. Sklepy, dodano nową epicką dekorację wydarzenia, no to pewnie podczas urodzin, bo urodziny będą w ogóle, tutaj zaraz przejdziemy, od piątku do poniedziałku w przyszły weekend, więc pewnie to będzie jakaś tam nowa dekoracja, no to taka można powiedzieć pierdółka. Dodano link do odwołania zgody, no to coś tutaj, coś o tych plikach cookie, ale nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi, to też słabo przetłumaczyli, ale generalnie no nie jest to nic, co by tam w grze jakoś pomagało bardzo. I dalej są zmiany, bo zmiany także są bardzo ciekawe. Twoje konto może teraz pomieścić do 10 miliardów złotych, czyli to co było, to twoi towarzysze wieży automatycznie zdobywają z tobą poziom za darmo i tak to będzie działać, że jeżeli na przykład my mamy towarzyszy, my jesteśmy na 200 poziomie, a towarzysze na 150, to za darmo do naszego poziomu zostaną jakby podekspieni i potem już będą razem z nami wbijać level. Golda, z tego co mówili, nie zwrócą tym, którzy już tam wydali na tych towarzyszy, także no to akurat słabo, bo tego golda jednak sporo się zmarnowało, no ale trudno. Zegar czasu gry można teraz pominąć klepsydrami. To szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi, możecie mi napisać w komentarzu. Zegar czasu gry można teraz pominąć klepsydrami, ale nie mam pojęcia o co tu chodzi. No misję no to wiadomo, że można było pominąć, ale co tam jeszcze można, że czas gry całkiem, w sensie ten główny czas gry, dzień, noc i tak dalej, to wątpię, że to o to chodzi, więc nie wiem, no to sobie zobaczymy, możecie napisać, jeżeli zrozumiecie. Zaraz przejdziemy na niemieckie, może tam jakoś inaczej to jest wytłumaczone. Codzienna misja, nie otrzymujesz już misji nakarm 3 zwierzaki maksymalne, aha, czyli gdy masz maksymalną maksymalny jakby poziom pupili, to już nie masz tej misji, aby nakarmić 3 razy pety, no to jakby logiczne, no te osoby, które miały na fulla, nie mogły tego nakarmić, więc nawet w sumie śmiesznie, że taka misja im się pokazywała, nawet nie wiedziałem. Dodano kryształy i metal jako nagrody za misję do leśnych wydarzeń, czyli po prostu gdy będziemy mieli skarby lasu, to będziemy mogli teraz wydropić sobie metal oraz kryształy. Bardzo fajne, bardzo duży plus. Codzienny kalendarz logowania resetuje się do pierwszego dnia nowego losowego kalendarza, jeśli przegapisz dzień lub rozpocznie nowy następnego dnia po ukończeniu wszystkich 20 dni. Nowe konta nie otrzymują kalendarza natychmiast, ale następnego dnia. Ok, czyli to drugie rozumiem, że po prostu już nie będzie tego kalendarza od razu na nowym koncie, tylko od kolejnego dnia. A tutaj z tego co zrozumiałem, to po prostu jakby już nie trzeba będzie czekać tych 10 dni. Jeżeli się logujemy codziennie przez 20 dni miesiąca, to nie będzie już trzeba czekać jakby tych 10 dni bez niczego, tylko od razu będzie kolejny kalendarz aktywowany. Natomiast jeżeli ktoś przegapia, to chyba od nowego miesiąca i tak będzie miał nowy i po prostu go nie dokończy. To jakby taka chyba kara za to, że się codziennie nie logujesz. Nie wiem o co tu chodzi, no bo tak to jakby było 10 dni w zapasie i można było się codziennie nie logować. Natomiast fajne jest to, ja się loguję codziennie, więc z tym problemu nie mam. Fajne jest to, że nie będzie trzeba czekać, o ile dobrze zrozumiałem, na nowy kalendarz, te 10 dni do nowego miesiąca, tylko po prostu będzie od razu nowy. Kowal, przeniesiono funkcję zmień wygląd do menu kontekstowego prawym przyciskiem myszy, chyba że nie masz jeszcze przedmiotów z runami. Dokładnie, teraz tu gdzie była wcześniej opcja u Kowala zmiany wyglądu itemków, będzie właśnie zmiana tej runy, słabnięcie runy, natomiast teraz jak klikniemy prawym na itemek, to będziemy mogli zmienić jego wygląd. Więc tak to wygląda, chyba że jeszcze nie mamy przedmiotów z runami, no to będzie po staremu. Zwierzęta domowe, możesz znaleźć zwierzaki eventowe, na przykład epickie zwierzę domowe, również teraz podczas wydarzenia typu wszystko w jednym. Czyli jeżeli mamy 4 razy event, to będziemy mogli znaleźć na przykład jakiegoś zwierzaka, którego można znaleźć tylko i wyłącznie w Weekend Golda, więc to jest naprawdę na plus. To chyba jest taki ukłon z racji tego, że coraz więcej tych eventów 4 razy się pojawia, no i teraz niektórzy się mogli denerwować, bo na przykład przez dosyć długi czas nie było jednego określonego eventu, bo cały czas jakby on przepadał i tak dalej, więc to naprawdę super. Licznik siedlisk nie są już powiązane z licznikiem lochów, czyli jeżeli klikamy sobie środowiska w pupilach, to już nie będzie to miało związku z lochami tymi zwykłymi, więc to też super. Twierdza, obniżone koszty złota budynków, to jakby jest po to, bo tam główny surowiec to jest drewno i kamień i właśnie dlatego teraz to jest tańsze, ale w sumie na późniejszym etapie to się tego tak nie odczuwa, głównie to jest... Chyba na starcie jest to bardziej pomocne, że nie trzeba będzie tyle golda wydawać. Tutaj podziemia, no to wehikuł czasu z piwem. Możesz teraz zwabić do swojego podziemia tylko 5 bohaterów, więc nie trzeba już będzie klikać 15 razy, a wyłącznie 5. Także to ciekawe w sumie. Podziemie, poziom 1, 5 bramy określają liczbę bohaterów, których możesz zwabić, podczas gdy dodatkowe poziomy dodają dodatkowych dusz. Ok, to będzie działało teraz jak komnata tortur jakby od 5 poziomu, więc jeszcze więcej dusz za te ataki, czyli to po prostu pewnie będziemy dusz dostawać podobnie co za 15 ataków, a będziemy musieli ich zrobić po prostu mniej. To akurat nie wiem, no to taka zmiana, wiecie, przeklikać enter zbytnio tam nie robiło różnicy, bo to nie trzeba było ani za grzyby, ani za tam czekać, więc jakby to aż takie trudne do przeklikania nie było, no ale okej. Gildia, ograniczona funkcja zwierzaka dla gildii z co najmniej 10 członkami, liderem na poziomie 150+. Aha, czyli że teraz jakby hydrę możemy mieć, gdy mamy tylko 10 członków i lidera tam 150 level plus, o ile dobrze rozumiem, i z tego co widziałem na niemieckim forum, co pisało, że lider oczywiście musi mieć tam tego peta na 100 poziomie, to tak jak było wcześniej. Możesz atakować hydrę tylko raz dziennie, a hydra ma teraz tylko 1/5 punktów życia. I to jest spoko po części, tylko trzeba będzie teraz, jak chce się zrobić to osiągnięcie, żeby tam zabić hydrę do klaserka, no to trzeba będzie to inaczej wyczuć, bo teraz na przykład jak miałeś 4%, to już mogłeś zacząć atakować, bo już wiedziałeś, że tą hydrę pokonasz tymi 5 atakami, natomiast jak Teraz na pewno będziesz jednym atakiem zabierał gdzieś mniej więcej tyle co 5, więc w sumie wyjdzie to podobnie, no ale będzie to trzeba pewnie jakoś tam inaczej wyczuć. 1/5 punktu wytrzymałości oczywiście. Jakieś tu poprawki to mamy tak, awatar nie pokrywa się już z klasą bohatera w niektórych językach. Sklep, całkowity opór runy jest teraz poprawnie ograniczony do 13% zamiast 16%. To nie wiem szczerze mówiąc o co chodzi, możecie mi napisać. Naprawiono błąd, który wyświetlał niewłaściwego potwora w kręgu. Też nie wiem o co chodzi, to chyba coś tam z gildią było, ale nie mam pojęcia. Mówię, zaraz jeszcze przejdziemy na niemiecki, tą zmianę, w sensie no listę zmian niemiecką zobaczymy, bo tam może jest coś więcej wyjaśnione. Dalej, gildia, aplikacje, tryb portretowy, naprawiono błąd, który natychmiast wyświetlał profil gracza zamiast listy członków gildii, ok. Dealer grzybów, dodano brakującą ikonę X, aby zamknąć okno kuponu. I lecimy dalej. Od piątku do niedzieli będziemy organizować imprezę urodzinową ze wszystkimi wydarzeniami na wszystkich serwerach, co oznacza, no wiadomo, 4 razy event. Oprócz tego będą 20% promocja na grzybki. I to co wam mówiłem już w filmie przedwczoraj, co przewidywałem, tak, okazało się, że startuje nowy międzynarodowy serwer, dokładnie 42. Macie tutaj pod tym linkiem odliczanie, startuje w piątek o 16 standardowo, więc no co, no szybkie tempo jeżeli chodzi o te serwery, no ale to tam nie interesuje mnie zbytnio, w takim sensie, że nie planuję na nim grać i raczej nie będę na nim grał, to od razu odpowiadam na pytanie, bo wiele osób tam mnie pyta, czy będę właśnie na tym nowym serwerze grał. I dobra, i tak naprawdę jeżeli o to chodzi, to żółwia można złapać, oczywiście tu zaraz sobie przejdziemy na... Dokładnie, na niemieckie. I tak, tutaj mamy, no to jest bardzo wszystko podobne. Poczekajcie, tutaj to jest generalnie bardzo słabo przetłumaczone, ale co nas interesuje? Po pierwsze, no ten świat to już jest. Tutaj jest napisane, że oczywiście wszystkie światy w weekend będą miały ten urodzinowy event, nie tylko nowy, no to wiadomo. I teraz tak, tutaj z tego co napisano, będzie można od piątku do niedzieli złapać żółwia, czyli po prostu tam chyba 17 peta w wodzie, także to możecie złapać. Dużo osób się zastanawiało, kiedy go będzie można złapać, no to macie odpowiedź, że właśnie od piątku w weekend, wydarzenie urodzinowe w weekend jest dobrą wiadomością dla wszystkich łowców zwierząt, czyli po prostu od piątku do niedzieli. Dalej, i od dzisiaj, co ważne, ja już o tym pisałem na Discordzie dla widzów, więc możecie tam wbić, bo mi właśnie dropły rano itemki na wojowniku urodzinowe. Od dzisiaj do końca czerwca, dokładnie, od dziś do końca czerwca można znaleźć itemki urodzinowe, czyli po prostu, no wiadomo, no ten cały set urodzinowy, tam można dla maga, dla zwiadowcy, dla wojownika i oprócz tego pierścień, amulet i talizman także można złapać. Więc tak, to taka informacja na szybko, można powiedzieć, taka czysto na papierze, natomiast jak to będzie faktycznie wyglądało, oczywiście nagram wam o tym filmik po południu, jak to już wejdzie na wszystkie serwery i wam to popokazuję. Dziękuję wam za oglądanie, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, możecie wbijać na Discorda dla widzów, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!